Witamy wszystkich serdecznie, Zbyszek Jarosz, Federacja Godowy. Znajdujemy się dzisiaj w tunelu w miejscowości Wychódź. Jest z nami Rafał Popłaski. Witaj, Rafał. Dzień dobry. Firma Rafberry, znane już w Polsce z jakości słynnej truskawki. Znajdujemy się właśnie w tunelu, gdzie chcemy Państwa zaprosić 31 lipca na warsztaty truskawkowe. Chcemy pokazać uprawę w kokosie. Rafał, powiedz, to jest naturalny sposób ewolucji każdego plantatora, czy wyzwanie? Jedno i drugie, ale chyba raczej pierwszy już naturalny sposób przejścia na tego typu uprawy. No bo chyba już nie ma innej alternatywy. Nie widzisz alternatywy. Tutaj akurat ten hademar, tak jak przed chwilośmy dyskutowali, już zdawaliśmy zebrać 400 gram z rośliny, a tutaj cały czas, no myślę, że kilogram to wisi cały czas, jest potencjał. Tak, zbliżamy się do praktycznie pół kilograma z krzaka. Potencjał tej rośliny pokazuje, że mamy miesiąc dobrego teraz zbioru. Rafał, z tego co wiem, ty już celujesz w klienta najwyższej klasy, który potrzebuje najwyższej jakości towaru, tak? Tylko kokos może to zapewnić. Dokładnie, bo możemy tu sterować jakością. Przede wszystkim truskawka powtarzająca jest bardzo droga w uprawie. Musimy się wstrzelać w deficyt towaru na rynku, czyli tak jak w tym roku... W okresy niszowe, czyli lipiec, kiedy możemy zarobić jakiekolwiek pieniądze, bo w sierpniu będzie wysyp truskawki powtarzającej z pól. Tak. No i będzie powtórka z rozrywki. Krótki sezon z dużą podażą i niskimi cenami. Kochani, w tej chwili to wygląda bardzo imponująco. Mamy jeszcze do spotkania warsztatowego kilka tygodni, ale liczymy na to, że ta sadzonka również pokaże swoją siłę. Przypomnijmy, to było nasadzenie zakładane z sadzonki Mini Treja. Sadzenie było w pierwszych dniach kwietnia, w końcówce marca praktycznie. Owocowanie się zaczęło początkiem czerwca i praktycznie trwa. I myślę, że potrwa do przymrozków, tak? Dopóki zaczynają wypuszczać następne kwiatostany, także jeżeli pogoda przystopuje, nie będzie anomalii potężnych, to myślę, że będzie do mrozków fajne owocowanie tej odmiany. Szanowni Państwo, dzięki uprzejmości Rafała będziemy mogli 31 lipca zawitać tu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Porozmawiamy na temat niuansów uprawy w gruncie kontra kokos. Pognębimy Rafała różnymi pytaniami i pozwolisz, Rafał, się pognębić tymi pytaniami, tak? W miarę możliwości. Rafał powiedział, że będzie odpowiadał na wszystkie pytania, włącznie z tymi trudnymi i bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję, Rafał, za spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszamy na warsztaty Berytech 31 lipca do miejscowości Wychódź.